Środa, 24 października, Dariusz Osiej, kłaniam się Państwu, zapraszam na informacje telewizji Idami. Ryszard Fałek, były kandydat na prezydenta Radomia, Stowarzyszenia Bezpartyjni Radomianie, poparł w drugiej turze wyborów prezydenckich Radosława Witkowskiego, kandydata Koalicji na Rzecz Zmiany. Ryszard Fałek w wyścigu o fotel prezydenta Radomia zajął po pierwszej turze wyborów prezydenckich piąte miejsce, uzyskując 2475 głosów, czyli 2,8%. Stowarzyszenie Bezpartyjni Radomianie, które reprezentował, uzyskało w wyborach do Rady Miejskiej jeden mandat. Przypadł on Kazimierzowi Woźniakowi. W środę Ryszard Fałek poparł w drugiej turze wyborów prezydenckich Radosława Witkowskiego, kandydata na prezydenta Radomia Koalicji na Rzecz Zmian. Jak mówi Ryszard Fałek, impulsem do udzielenia poparcia obecnemu prezydentowi miasta była wypowiedź Andrzeja Kosztowniaka, posła PiS, który zachęcał Ryszarda Fałka do głosowania w drugiej turze na Wojciecha Skurkiewicza, kandydata PiS. Ja jestem w ogóle zszokowany tym, że prezydent Kosztowniak się w tej konwencji do mnie odezwał, ponieważ ostatnie nasze spotkania to sprowadzały się do tego, że na meczu koszykówki podchodzę, witam się z ludźmi, podchodzę do prezydenta, nie podaję mi ręki. 1 września ostatnio, teraz to była uroczystość w kościele, przekażcie sobie znak pokoju, przekazujemy sobie znak, podaję, pani pieczęć podaje. Pacy prezydent Kosztowniak nie podaje mi ręki. W związku z tym, no, takie są dzisiaj mocne akcenty, co jest dla mnie nie do przyjęcia. Ryszard Fałek wyjaśnił, dlaczego nie mógł poprzeć kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Widząc działania tej formacji politycznej, nie mogę poprzeć tej grupy radnych, na której czele stoi ten prezydent, kandydat na prezydenta, pan Skurkiewicz. Nie mogę poprzeć, on się od tych działań nie odciął. On akceptuje, firmuje te zachowania, te postawy i jeszcze korumpuje samorząd poprzez to, że dzisiaj mamy sytuację taką, że poklepuje się niektórych kandydatów, mówi, jeżeli on wygra, to będziecie mieli tu w tej gminie wszystko. To jest zaprzeczenie idei samorządności. Oczywiście mój głos będzie tu. Mówię tu. Proszę bardzo. Tak będę głosował w wyborach 4 listopada. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jest to moja. Panie prezydencie, za poparcie jest dla mnie niezwykle cenne. Swoje miejsce w szeregu zawsze znajduję. Dziękuję ślicznie. I gratuluję i trzymam kciuki. Dziękuję. Liczę na to, że po raz kolejny połączy nas Radom. Nie będziemy szukać to, co nas dzieli, ale to, co nas łączy. Jeszcze raz tak. I żeby to nie zabrzmiało, że ja gdzieś widzę się w Urzędzie Miejskim. Na pewno nie wchodzi w rachubę żadna wiceprezentura, żadne urzędowanie w urzędzie to nie wchodzi w rachubę, ponieważ takie plotki gdzieś chodzą, absolutnie nie wchodzi w rachubę. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 4 listopada. Skurkowozy, czyli 7 samochodów oklejonych materiałami wyborczymi Wojciecha Skurkiewicza, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Radomia, wyjechało w środę na radomskie ulice. Skurkowozy mają zachęcać Radomian do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich na kandydata PiS. Wojciech Skurkiewicz, kandydat PiS na włodarza Radomia, zachęca mieszkańców do głosowania na niego podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w Radomiu. A robi to w nietypowy sposób, bo za pomocą tzw. skurkowozów. Jest ich 7, wszystkie takie same. Jedziemy do Radomia, do mieszkańców Radomia, żeby rozmawiać o naszym mieście, rozmawiać o programie Wojciecha Skurkiewicza, ale również po to, żeby mieszkańcy mogli zadać pytanie. Zapraszamy Radomian do dzielenia się z nami, z waszymi spostrzeżeniami, drodzy mieszkańcy, waszą wizją Radomia, jak widzicie rozwój naszego miasta. W rozmowach z mieszkańcami będą także uczestniczyły osoby, które z ramienia PiS dostały się do Rady Miejskiej Radomia. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 4 listopada. Tymczasem Wojciech Skurkiewicz w środę przedstawił także nową drużynę radnych tej partii. W niedzielnych wyborach samorządowych do Rady Miejskiej najlepszy wynik osiągnął Komitet Prawa i Sprawiedliwości. Po przeliczeniu wszystkich głosów okazało się, że w nadchodzącej kadencji w Radzie znajdzie się aż 16 przedstawicieli tego ugrupowania. Wydawało się do tej pory, że 14 osób w Radzie Miejskiej z jednego ugrupowania to jest maksimum, co można zdobyć. Dziś ten szklany sufit przebiliśmy. Mamy radnych, mamy 16 radnych, 16 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że przez najbliższych 5 lat to właśnie te osoby będą decydować o tym, co dzieje się w naszym mieście. Ci ludzie, ci radni, ci państwo, którzy tutaj są dzisiaj, oni będą decydować o przyszłości naszego miasta. Oni będą decydować, jak Radom się będzie rozwijał, w jakim tempie będzie się Radom rozwijał i czyja filozofia zarządzania miasta
będzie realizowana w Radzie Miejskiej w Radomiu. To jest drużyna Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat na prezydenta Radomia pogratulował wyniku Marcinowi Kacy. To on uzyskał najlepszy wynik w skali całego miasta, bowiem głosowało na niego ponad 3,5 tysiąca osób. A ten za pośrednictwem mediów zaapelował do radomian. Dajmy wreszcie naszemu miastu szansę na prawdziwy rozwój. Bo Radom nie może sobie pozwolić na prezydenta, który obraża się na wszystkich i na wszystko dookoła. A byliśmy tego świadkami w tej kadencji. Szanowni Państwo, nie możemy pozwolić sobie na prezydenta, który skłócił nawet własne środowisko polityczne. Radom potrzebuje prezydenta, który będzie w zgodzie i dobrze współpracował z Radą Miejską, a przede wszystkim z rządem w Warszawie. I takim prezydentem będzie Wojciech Skurkiewicz. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 4 listopada. Kontrkandydatem Wojciecha Skurkiewicza będzie Radosław Witkowski. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ogłosiło 2 przetargi dotyczące budowy nowego lotniska cywilnego w Radomiu. Pierwszy przetarg dotyczy projektu budowlanego terminala, drugi opracowania dokumentacji projektowej dla lotniska. W obu przypadkach otwarcie ofert ma nastąpić 5 listopada. Plany przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze zakładają wyburzenie starej infrastruktury na Sadkowie i wybudowanie nowej. Jednym z elementów, który się zmieni, jest terminal pasażerski. Ogłoszony przetarg zakłada wykonanie projektu budowlanego wraz z programem funkcjonalno-użytkowym budowy terminala. Drugie zamówienie podzielone jest na 2 części. Pierwsze zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dróg kołowania oraz płyt postojowych. Drugie zaś na wykonanie tych samych prac w zakresie parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowych i dworców. Inwestycje nie są objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Projekty mają być gotowe wiosną przyszłego roku. Po raz 12. Polsko-kanadyjska fundacja Polish Orphans Charity wręczyła 20 stypendiów dla radomskiej młodzieży uzdolnionej artystycznie. Na stypendia przeznaczono 20 tysięcy dolarów kanadyjskich. Fundacja łącznie przekazała już ponad 250 stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dzisiaj rozdaliśmy 20 stypendiów, czyli kolejne 20 tysięcy dolarów. W Radomiu już otrzymało ponad 250 dzieci stypendia. Fundacja Polish Orphans Charity działa już od 18 lat. Jednak od 12 lat pieniądze przekazywane są na stypendia w Radomiu. Fundacja powstała w 2000 roku. Cały czas działamy, cały czas zbieramy pieniążki. Pieniążki idą na sieroty w całym świecie, akurat do Radomia i na Mazowsze trafiają pieniążki dla dzieci sierot utalentowanych. Adrianna Olszańska, uczennica 12 Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu i tegoroczna stypendystka, przeznaczy pieniądze na rozwój swojego talentu wokalnego. Stypendium pomoże mi rozwinąć się pod względem wokalnym. Będę mogła kupić za to mikrofon dynamiczny i kontynuować dalej śpiew. Jak informowała fundacja, tegoroczne stypendia miały być przekazywane po raz ostatni, jednak oficjalnie Radom będzie otrzymywał pieniądze dla uczniów jeszcze prawdopodobnie przez 3 lata. Charytatywna akcja Pola Nadziei, organizowana jest przez Caritas diecezji radomskiej od 6 lat, właśnie rozpoczęła się najnowsza edycja tej akcji. Na terenie zespołu szkół agrotechnicznych na Wacynie posadzono żonkile w ramach solidarności z osobami chorymi na raka. W przedsięwzięciu czynnie uczestniczą nauczyciele i uczniowie zespołu szkół agrotechnicznych w Radomiu. Jest to już 6. edycja akcji Pola Nadziei, która ma na celu pobudzić społeczeństwo do solidarności z osobami chorymi na choroby nowotworowe. Jest nam niezmiernie miło i dziękujemy gospodarzom szkoły, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że sąsiadują bezpośrednio przy Radomskim Centrum Onkologicznym, gdzie osoby chore na choroby nowotworowe na co dzień się leczą. Zasadzone dzisiaj żonkile będą rozdawane na wiosnę przyszłego roku w trakcie zbiórki pieniędzy. Zgromadzone w ten sposób środki przeznaczone są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni Caritasu, z której osoby dotknięte chorobą nowotworową i ich rodziny korzystają. Zebraliśmy ponad 30 tysięcy w tym roku. Łączna kwota zebrana przez nasze akcje to jest ponad 100 tysięcy złotych. W ubiegłym roku rozdano 8 tysięcy żonkili, a w ich rozprowadzeniu wzięło udział aż 40 szkół. Główna akcja odbywa się w Niedzielę Palmową, gdzie pod kościołami diecezji radomskiej można spotkać wolontariuszy z żonkilami. Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym rozpoczął kolejny rok akademicki. W zajęciach UTW uczestniczy ponad 400 studentów.
Inauguracja roku akademickiego 2018-2019 odbyła się w Auli Wydziału Transportu i Elektrotechniki w obecności przedstawicieli władz uczelni. Uniwersytet III wieku znajduje się bowiem w strukturze Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Kierownikiem UTW jest Leszek Wianowski, a jego zastępcą Władysław Myjak. Studentów reprezentuje Rada Samorządu Słuchacz. Podczas inauguracji przyjęto na studentów 30 nowych osób. Uczelniany Uniwersytet III wieku powstał w 2004 roku. Założyli go profesorowie Katedry Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Ewa Bulicz i Igor Murawow. Celem była aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym. Zajęcia Uniwersytetu III wieku mają charakter edukacyjno-integracyjny. Obok wykładów są to również szkoła zainteresowań czy lektoraty języków obcych. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport i pogoda. I jeszcze zaproszenie dla Państwa na program Punkt Widzenia tuż po prognozie pogody. Moim i Państwa gościem będzie prezydent Radomia Radosław Witkowski. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.